29 grudnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Piekoszów. Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji głos zabrał wójt gminy Zbigniew Piątek, który poinformował o pracy w okresie międzysesyjnym oraz o podjętych uchwałach na wcześniejszych obradach. Do budżetu gminy wpłynęła z budżetu państwa jednorazowa pożyczka w wysokości 15 450 tysięcy złotych. Zgodnie z zawartą umową w tej sprawie została ona rozdysponowana i rozliczona. Rozliczenie z wydanej pożyczki w dniu 8 grudnia 2014 roku zostało przekazane do Ministerstwa Finansów. Brak zakończenia niektórych spraw zapłaty w sądzie lub zakończenie tych spraw inaczej niż zakładano, wynosi konieczność zmiany części płatności wcześniej planowanej do zapłaty z tej pożyczki. Z tego względu wynikają częste zmiany w budżecie gminy na 2014 rok. Aby zgodnie z warunkami umowy zachować założony deficyt, by nie zwracać nadwyżki do Ministerstwa Finansów, tylko odciążyć w budżecie następnego roku. Dziękuję bardzo. Następnie na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypowiedziała się kierownik placówki Małgorzata Tarczyńska. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, finansowane przez gminę oraz zadania zlecone gminie, finansowane przez wojewodę. Rodzaj, forma oraz rozmiar świadczonej przez ośrodek pomocy jest uzależniona od okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy oraz od możliwości finansowych ośrodka. Kryteria kwalifikujące do przyznania pomocy dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł, dla osoby w rodzinie 456 zł, dochód spektra przeliczeniowego 250 zł. W ramach zadań zleconych ośrodek realizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi specjalistyczne świadczone są dla 12 osób. Wsparcie obejmujemy głównie dzieci osób zaburzonych psychicznie. Grant w tym rozdziale wynosi 41 tysięcy złotych. Usługi świadczone są w ramach prac społecznie użytecznych i refundowane w 60% z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z porozumieniem zawartym. Na ten cel zaplanowano w 2014 roku 14 320 zł w ramach środków własnych. Ośrodek opłaca pobyt dla 8 osób w domach pomocy społecznej. Plan na bieżący rok 130 650 zł. Aktualnie w DPS-ach przebywa 6 osób. Ile jest zatrudnionych osób do prowadzenia tych świadczeń specjalistycznych? Jaki jest koszt godziny jednej godziny świadczenia specjalistycznego? Zatrudniona jest jedna osoba do realizacji tych usług, z tym, że historia jest taka, że osoba ta, która jest zatrudniona na stałe, przebywa na urlopie macierzyńskim obecnie. W miejsce tej osoby zatrudniłam w ramach zastępstwa kolejną osobę, która też jest na urlopie macierzyńskim aktualnie. I następnie zatrudniona jest kolejna osoba, jedna, która pracuje. Koszt jednej godziny tej pasji opiekunki specjalistycznej i czy ma uprawnienia w ogóle na to prowadzenie? Tak, do prowadzenia usług specjalistycznych mogą być zatrudnieni między innymi pracownicy socjalni i ta osoba jest wykształconym pracownikiem socjalnym. Nie umiem powiedzieć kosztów godziny. Nie jestem do tego przygotowana. Sprawozdawczość jest to, usługi te są całkowicie finansowane przez budżet wojewody. A może mi Pani odpowiedzieć, ile z gminy dostała Pani dotacji? Jeszcze raz proszę. Z urzędu gminy ile GOPS dostał dotacji? 2014 rok. Przepraszam, proszę głośniej. Około 900 tysięcy. Podczas gdy plan całkowity jest 7 milionów 300 tysięcy.
400. Ja pytam się z urzędu gminy, pan podaje. Około 900 tysięcy. To ile z tej sumy poszło w NUS, zapytam, na wynagrodzenia i utrzymanie ośrodka? Podczas sesji przyjęto projekt uchwały, która dotyczyła zmiany budżetu gminy. Zwiększono dochody na 2014 rok o kwotę ponad 516 tysięcy. Obradowano także nad zmianą uchwały mówiącej o dietach zryczałtowanych dla sołtysów. Dieta sołtysa stanowi rekompensatę za czas poświęcony przy organizacji zebrań sołeckich, spotkań z mieszkańcami, narad z wójtem gminy, załatwiania spraw w urzędzie gminy oraz innych czynności związanych ze sprawowaną funkcją, szczegółowo wymienionych w statucie sołectwa, a także stanowi rekompensatę ponoszonych kosztów działania jednostki pomocniczej, w tym m.in. przejazdów na terenie gminy, zakupu materiałów biurowych i tym podobne. Panie Przewodniczący, wnoszę wniosek o następujące zmiany dotyczące tej uchwały, a mianowicie uważam, że obniżka diety dla sołtysów wtedy będzie uzasadniona i sprawiedliwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę mieszkańców. Propozycja jest taka. Dla sołtysów, gdzie ilość mieszkańców przekracza 1000 osób, 280 zł. Dla sołtysów od 500 do 1000 mieszkańców 200 zł. Dla pozostałych sołtysów do 500 mieszkańców 170 zł. Wniosek radnego Dariusza Jańca nie został zaakceptowany. Projekt uchwały został przyjęty, a wysokość diety dla sołtysów wynosić będzie 200 zł miesięcznie. Uchwalono również program współpracy gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Podejmowano także projekt uchwały dotyczący gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Projekt uchwały został przyjęty. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat. Paragraf 3.1 ustala się, że opieka za jedną godzinę pobytu dziecka w żłobku wynosi 0,85 zł. Punkt 2. Ustala się, że opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad przyjętą liczbę godzin pracy żłobka stanowi koszt utrzymania grupy dziecięcej w przeliczeniu na ilość dzieci korzystających z opieki w danej godzinie. Paragraf 4. Opłaty naliczane są w oparciu o rzeczywistą liczbę dni oraz godzin pobytu dziecka w żłobku w danym miesiącu. Paragraf 5. Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku w wysokości do 12,50. Paragraf 6. Kwoty opłat, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 oraz w paragrafie 5, waloryzowane będą wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego, ogłaszany przez prezesa GUS w Monitorze Polski. Paragraf 7. Obniża się do 50% opłatę za pobyt dziecka w żłobku rodzinie niespełniającej kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku następujących zdarzeń losowych. Punkt 1. Śmierci jednego lub obojga rodziców. Punkt 2. Nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców. Punkt 3. Ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców. Punkt 4. Pożaru lub zalania mieszkania. Punkt 5. Zniszczenia, kradzieży, złamania, rabunku mienia rodziny. Punkt 6. Klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodziny. Punkt 7. Innego zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację materialną rodziny. Paragraf 8. Opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie zostaje obniżona o punkt 1. 25%
gdy do żłobka uczęszcza drugie dziecko. Punkt drugi, 50%, gdy do żłobka uczęszcza troje i każde następne dziecko z danej rodziny. Punkt trzeci, 50%, gdy w rodzinie z dwojgiem dzieci lub wielodzietnej wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Ten projekt uchwały również został zaakceptowany. Przyjęto również brzmienie tekstu jednolitego w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie. Podczas tej sesji odwołano ze stanowiska dotychczasowego skarbnika Urzędu Gminy Jadwigę Szymańską, a powołano nowego w osobie Grażyny Niechciał. Szanowni Państwo, każde miesiąc jest dla nas wszystkich osobą nieznaną, więc myślę, że to duże przedstawienie będę prezentował. Tak jak w uzasadnieniu jest osobą kompetentną, która wykazała się przez bieżący rok, tak można powiedzieć, swoją wiedzą, fachowością i myślę, że w pełni podoba roli i zadaniem, jakie spoczywa na skarbniku gminy Piekoszów. Kolejna przyjęta uchwała wprowadziła zmiany w składzie osobowym Komisji Stałych Rady Gminy Piekoszów. Ze składu Komisji Rewizyjnej wykreślono radnego Zdzisława Budziwojskiego, którego powołano do składu Komisji do Spraw Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Zatwierdzono także plan pracy Rady Gminy na 2015 rok oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej. Na zakończenie sesji złożone zostały życzenia noworoczne.